Kinga Rusin, 48 L i Tomasz Lis, 53 L, martwią się o to, by ich córka Igalis, 19 L, nie popełniła tych samych błędów młodości. Co oni? Rodzicom zależy, by pociecha nie wyszła zbyt wcześnie za mąż. Niestety. Wszystko wskazuje na to, że ich obawy są uzasadnione, gdyż coraz częściej mówi się, że chłopak Igi, tako Chemingwaj, ma w planach oświadczyć się swojej dziewczynie. Igi, zwrócił się tako Chemingwaj, sprawdź, do swojej dziewczyny na oczach wypełnionego po brzegi stadionu narodowego w Warszawie. Blisko sześćdziesięciotysięczny tłum wstrzymał oddech, w tym także Kinga, Rusin i Tomasz Lis, rodzice jego wybranki. Wielu fanów liczyło, że wydarzy się coś niezwykłego, że raper oświadczy się ukochanej. Reklama kochanie, dziękuję za wszystko. Ledwo żyję, gdziekolwiek jesteś, zaraz będę. Dokończył muzyk. Kinga i Tomek odetchnęli z ulgą. Tym razem nie doszło do zaręczyn. Choć niewątpliwie było to romantyczne wyznanie miłości, artysta pokazał. Jak ważną osobą w jego życiu jest Igalis? Kiedy zszedł ze sceny, wpadł prosto w jej ramiona, mocno się przytulił. Widać było, jak powoli znika wielki stres i napięcie. łeska wzruszenia, tak ga krótko skomentowała koncert. Rodzice doskonale się bawili podczas występu tako i Dawida podsiadły. Jest moc. Rewelacja, cieszył się Tomek. Zresztą zamieścił zdjęcia muzyków na okładce tygodnika, którego jest szefem. Nie wiem kiedy. Ostatnio doświadczyłam tyle pozytywnej energii, tylu wzruszeń, nie wspominając o doznaniach artystycznych, bo te były na kosmicznym poziomie. Chyle czoła przed chłopakami: Proszę o więcej. Napisała zachwycona dziennikarka. W komentarzach pojawiło się zdanie: taka teściowa to skarb narodowy. Rodzice Igi cieszą się jej szczęściem. Z drugiej strony jednak z pewnym niepokojem śledzą jej związek. Dziewczyna ma dopiero dziewiętnaście lat. Jeszcze dobrze nie zna samej siebie. Stako są, parą od półtora roku. Kinga i Tomasz musieli pogodzić się z tym, że ich córka. Rozpoczynając studia. Zamiast zamieszkać z rówieśnikami w akademiku, wynajęła lokum z partnerem. Dziś rolę studentki musi godzić z rolą pani domu. Uroki studenckiego życia poznaje w ograniczonym stopniu. Codzienność z nadwrażliwym artystą też nie należy do najłatwiejszych. Dziesięć lat starszy Filip Szcześniak, bo tak naprawdę nazywa się Muzyk, sporo już przeżył. Nie był wolny od nałogów, które udało mu się pokonać dzięki ukochanej. O czym szczerze śpiewa w swoich utworach? Posłuchaj. Czytaj więcej na kolejnej stronie.